Dzień dobry Państwu. Dziś mam okazję gościć w powiecie chubieszowskim u pana Roberta Szymańskiego. Dzień dobry panie Robercie. Dzień dobry, witam. Dodatkowo jest z nami kolega z firmy IGP. Radosław Wojciu. Cześć, witamy serdecznie. Celem dzisiejszego spotkania jest pokazanie odmiany Wojtek, jak ona wygląda na polach produkcyjnych. Akurat u pana Roberta odbywają się dzisiaj zbiory tej odmiany. Więc tak pokrótko, tylko chciałem pana Roberta podpytać przede wszystkim, jaka jest struktura gospodarstwa, na jakich glebach pan tutaj gospodaruje? Gospodarstwo jest w tej chwili, już niedawno było 760, a od sierpnia powiększyło się o 40, także 800 hektarów. Struktura zasiewów to są zboża, gdzie cały areał zbóż jest uprawiane pod produkcję nasienną, bo jest to gospodarstwo nasze nasienne, także zajmujemy się produkcją materiału siewnego. Uprawiamy też rośliny strączkowe, między innymi soję, groch, bobik. Soja u nas zajmuje obecnie 76 hektarów w tym roku. No i do tego buraki, rzepak. Jak długo soja w gospodarstwie? Znaczy, z soją doświadczenia mamy już ponad 10 lat, no ale tak towarowo, no to uprawiamy ją od 3 lat, już w granicach tych 80-90 hektarów rocznie. O plonach dzisiaj za wcześnie mówić, póki to nie jest przeważone, ale soja wygląda bardzo obiecująco, jak pan sądzi. Jest perspektywa wzrostu powierzchni u pana w gospodarstwie? Myślę, że tak, bo no, soja ma wiele zalet, które jeszcze niekoniecznie są docenione przez naszych rolników. I jedną z zalet to jest to, że jest to roślina nowa, która nie ma jeszcze chorób, nie ma szkodników w naszym środowisku, no i jednak jest o wiele tańsza w uprawie i łatwiejsza. No też ma tą zaletę, że zostawia azot w glebie, który no, przy dzisiejszych cenach ma bardzo duże znaczenie i tutaj ekonomia gospodarstwa no, skłania się ku uprawie soi. Plus te zmiany pewnie jako schematy i tak dalej, jednak to będzie no, pomagało. To już jako taki dodatkowy atut, no, aczkolwiek ja u siebie w gospodarstwie to patrzę, że u mnie ekonomicznie musi się zamknąć uprawa. A czy jako schematy, czy nie jako schematy, to już jest rzecz jakaś taka dodatkowa, no taka deserowa, można to nazwać. Czyli po prostu uprawa musi się bronić i być opłacalna? Musi się bronić sama, ekonomicznie, nie? Żeby ją uprawiać. No, jeszcze jedną z zalet, no to też jest struktura gleby, zostaje jednak, ta gleba jest rozluźniona, rozpulchniona, która no też przy tej uprawie ciężkich maszyn no jednak zostaje degradowana. Tutaj właśnie chcielibyśmy przejść do systemu uprawy, bo wiem, że soja była zasiana w systemie orkowym, jakśmy rozmawiali, ale też pan preferuje, czy tam pan próbuje uprawiać bezorkowo, prawda? Znaczy, ja uprawiam bezorkowo już od... Zaczynałem od 2002 roku rezygnować z pługa i wcześniej była to uprawa taka co drugi rok, co trzeci, gdzieś tam po konkretnych roślinach uprawiałem bezorkowo, natomiast w tej chwili to jest całe gospodarstwo bezorkowe. Już od bodajże 5-6 lat, może nawet 8, ale no soję z tego względu posiałem, jest ona posiana po burakach, które były zbierane późno jesienią w ubiegłym roku w bardzo mokrych warunkach. No i bałem się, że te liść, pozostałości reszki z buraków będą wpływały negatywnie na rozwój soi wiosną. Nie? Mhm. Na ten rozwój wczesnowiosenny jest najważniejszy. Nie? Dokładnie. Tu też miałem zdjęcie, jak soja była posiana, bo mamy wysiewaną wszelki ostaw, co 45 tysięcy. Obsadę ustaliliśmy na poziomie około 45 osi na metrze kwadratowym, prawda? Więc tutaj przy tym siewie punktowym ta soja od samego początku widać, że chyba bardzo dobrze sobie radziła, tak? Te wschody przede wszystkim mieliśmy tutaj wyrównane, prawda? No, powiem tutaj też...
Plusem tej odmiany jest, że ona ma, odmiany Wojtek, przy której stoimy, że ona ma bardzo mocny ten wigor wiosenny, który daje jej powera i to powoduje, że no, te strąki pierwsze są zawsze wyżej osadzone, bo soja szybko ucieka w górę. No ale to też i trochę przy tym siewie punktowym pomaga, bo jednak rośliny są troszkę zagęszczone w rzędzie i wtedy ta soja konkurując ze sobą musi się piąć do góry. A to bardzo ważne, bo przy takim szerokim zestawie zbierającym, przy takim szerokim hedże, jednak te straty wydaje mi się, że są ograniczone do minimum, tak? Bo to jest bardzo ważne. Tutaj pozwolimy sobie troszeczkę pomierzyć tą soję, jak to wygląda dokładnie. Przy odmianie Wojtek jeszcze dodam, bo zaletą jest, że możemy ją zbierać teraz. W zasadzie powinniśmy ją zbierać półtora tygodnia temu, ale no, ze względów organizacyjnych nie byliśmy w stanie tego zrobić. No a zawsze we wrześniu uchwycenie tej słonecznej pogody jest dużo, dużo więcej dni, aniżeli w październiku przy tych późniejszych odmianach. Dokładnie, nie? Tak patrząc nawet na wyniki coborowskie do innych odmian, które mamy, na przykład do Adelphi, to jest między 6 a 8 dni różnicy dojrzewania, to jest bardzo dużo. Dlatego jeśli soja nam zejdzie do końca września, normalny, bezpieczny termin do siewu pszenicy. Zaczął Pan coś siać pszenicy u siebie w gospodarstwie, czy jeszcze? Tak, już siejemy pszenicę. W zasadzie jesteśmy po rzepakach mamy posianą, po fasoli kończymy siać, no i teraz czekamy na zbiór soi i będziemy siać po soli. Czyli idealny moment do samej zejścia tej odmiany. No, a co jeszcze zauważyłem, że pomimo wczesności tej odmiany, no to nie widać, nie wiem jak to jeszcze będzie w plonie, bo jest w trakcie zbioru, ale nie widać, że ma niższy potencjał plonowania jak te odmiany późniejsze. Nie? Dokładnie, to wyszło w naszych doświadczeniach, które myśmy byli w tamtym roku już przeprowadzali. Porównując tej grupy wczesności, wyszło dla nas najlepiej plonując, bo porównując do tej późniejszej odmiany, spadek rzędu 300 kg na hektarze, plus minus, to naprawdę był bardzo niewielki przy tej możliwości zebania nawet do dwóch tygodni wcześniej. Czasami tak? Się liczy, że można ten zbiór, no bo jeśli przyjdzie okres deszczowy, a u nas przychodzi przynajmniej no, w naszym tutaj rejonie pogody kontynentalnej, no to pada 3 tygodnie, miesiąc. Dokładnie. I później już ta soja i tak straty są same w sobie, tak. Bo ona wylega i Pan ma możliwość przesuszenia, ale wiele osób po poprzednim roku właśnie się tego bało. Troszeczkę tych późnych odmian, to tak samo jak się bali co niektórzy późnych odmian kukurydzy. To było bardzo zrozumiałe, że jednak ten październik już mógł tutaj kolidować. No tak, ale ja z kolei soję uprawiam na materiał siewny. To dla mnie suszenie też powoduje, że można uszkadzać kiełki i każde dotknięcie tej soi no, wpływa na jakość materiału, także ważne jest dla mnie, żeby ją zebrać z pola i nie dotykać, nie? A generalnie miał Pan problem z osypywaniem się nasion? Jeśli chodzi o tak perspektywę kilku lat, bo jak Pan uprawia tych odmian przez kilka lat, bo były, podejrzewam, też takie lata, kiedy mogło się to wydarzyć. Bo w tym roku tu chodzimy, generalnie ona faktycznie już jest aż za sucha ta soja, to co Pan mówi, że można ją było zebrać tydzień, półtora tygodnia wcześniej, ale jeszcze te stonki, widzę, się trzymają, tak? Nie wszystkie, no oczywiście to też wymaga dosyć dokładnego zbioru, precyzyjnego, żeby też nie tłuc tego motowidłami, ale tak jak chodzimy tutaj, to widzimy, że jakoś tych nasion chyba nie widać do osypanych na samym. To znaczy z perspektywy swoich obserwacji to jakoś tam aż tak bardzo nie miałem tych problemów z osypywaniem. No, czasami były po tych długich deszczach, ale wtedy no, nie dopuszczaliśmy, żeby ona bardzo na słońcu wyschła, czyli zbieraliśmy ją troszkę jednak wcześniej, żeby te stronki się nie otwierały. Ale no, później ta soja po deszczach się kładzie. Są straty przy zbiorze, nie? Jest gorzej ją podebrać i jednak lepiej jak stoi. A jeszcze dopowiem jedną rzecz, bo patrząc na całą plantację, nie sposób dostrzec, że jest naprawdę czysta. Jest niesamowicie czysta plantacja, kapitalnie. Oparte to było o związania doglebowe, powschodowe. Jak to wyglądało? Na doglebowe i powschodowe. Czyli baza doglebowy, zabieg, tak, mimo wszystko poprawka.
poprawka była, no bo też było trochę sucho po zasiewach, także no te herbicydy doglebowe nie trzymały tak dobrze. No i w tej chwili uważam, bo to jest, powtarza się u nas już przynajmniej 3 lata, że jednak nie warto bardzo inwestować w zabiegi doglebowe. Bardziej bym się skłaniał ku niepełnej dawce albo nawet połowy dawki, a no zostawić tą rezerwę finansową, żeby można było poprawić później powschodowo. Tak. Czyli to jest gdzieś tam zabezpieczyć początkowo już te wschodzące pierwsze chwasty, ale tak czy inaczej kontrola. Tak, tak, tak. A jeśli chodzi o samo nawożenie, jak wyglądało? Nawożenie tutaj było tak 100 kg korkali, było wapno defekacyjne po burakach, 100 kg korkali, 200 chyba kilogramów, nie, przepraszam, 100 kg fosforowego nawozu od Timaka, który on tam zawiera 20% fosforu. No i w zasadzie to tyle. Bez żadnego dodatkowego azotu, co bez jest azotu, ważne. Tak, bez azotu. Bo to jest bardzo ważne. Niewiele osób nie do końca wierzy w to, że można uprawiać soję bez azotu, ale to też jest, gwarantuje tą równomierność dojrzewania, bo to też będzie miało wpływ na sam zbiór i sposób, w jaki, czy nie będzie ta wegetacja przedłużona. Prawda? No tak, tak. Więc tak. No ale też jak ją za bardzo pędzimy azotem, to ona rośnie, ale po prostu nie wiąże strąków tyle, co trzeba. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, co zbierzemy. Tak, przede wszystkim wysoki plon, ale też w miarę równe i szybkie dojrzewania. Panie Obercie, co dodać? Nie wiem. Waga. Czekamy na wagę. Panie Bracie, mam nadzieję, że w tym momencieśmy chyba troszeczkę bardziej rozjaśnili i całą tą uprawę u pana Roberta i jak wyglądała soja, jak była prowadzona soja u pana Roberta. Więc co, zapraszam na dalszą część. Bardzo dziękuję, panie Robercie. No, dziękuję. Polecam się. Tak, jesteśmy na polu, gdzie za nami odmiana Wojtek, jak rozmawialiśmy już wcześniej. Powiedz mi, jak możesz scharakteryzować tą odmianę? Bo tak, bo z jednej strony wy opieracie się na danych hodowcy i dodatkowo na badaniach w państwowych jednostkach, czyli jednostkach coborowskich. My ze swojej strony robimy szereg doświadczeń własnych dla potwierdzenia czy zweryfikowania odmiany, czy też, co jest bardzo ważne, może wkomponowania w odpowiednie gospodarstwa, które mamy możliwość obsługiwać. Ale powiedz mi z twojej strony, ze strony hodowcy, jak byś scharakteryzował tą odmianę, Wojtek? Więc zacznijmy od tego, że odmiana jest zarejestrowana w coboru w 2022 roku w grupie coborowskiej piątce. Jest to grupa średnio wczesne, średnio późne odmiany. Charakterystyka odmiany: bardzo dobry wigor na wiosnę, bardzo też dobra tolerancja na suszę, wysokość roślin w granicach 95 cm, bardzo wysoko osadzony strąg pierwszy, czyli tutaj jest na 12,5 cm. Co jeszcze mogę powiedzieć? Barwa znaczka jest jasno brązowa. No przede wszystkim białko jeszcze, tak? I plon. Białko, bardzo wysoki plon. W coboru 33 decytony z hektara, to była średnia z lat 2020-2022. W tych samych latach plon białka 1078 kg z hektara. Tak. Ja ze swojej strony dodam, że tak jak powiedziałeś, należy do tej samej grupy, co na przykład znana odmiana Adelfia, średnio wczesne, średnio późne. Jeśli ktoś weryfikuje i sprawdza same odmiany i sposób ich charakterystyki i oceny przez coboru, od tamtego roku zmieniła nam się nomenklatura samej oceny wczesności, bo tak jak wcześniej mieliśmy popularne od 1-0 do 4-0, te 4-0 były najwcześniejsze. Soja Wojtek należała do tej grupy 3-0. Jeśli chciałbym Państwu porównać do na przykład do odmiany Adelfia. Wczesność Wojtka, mimo że są z tej samej grupy, aczkolwiek Wojtek ma piątkę, Adelfia ma szóstkę, ale termin zbioru
między jedną a drugą odmianą Wojtek jest średnio od 6 do 8 dni wcześniejszy od Adelfi. To tak będzie chyba najłatwiej pokazać obrazowo, jeśli ktoś uprawia soję w gospodarstwach. To co Wojtek też, co Radek powiedziałeś, wysokość roślin. Tu mamy ze sobą miarkę i mamy możliwość też zweryfikowania, jak to na polu wygląda, bo jak Państwo wiedzą, im soja wyższa, ważne, żeby była soja wysoko i miała wysoko osadzony ten pierwszy strąg, bo po pierwsze łatwy zbioru, a po drugie generujemy małe staty, czy chcemy generować jak najmniejsze staty. I tak jak Coboru ocenia tę odmianę na wysokość 95 cm, tu chodzimy sobie po polu i sprawdzamy, mamy nawet więcej, bo mamy nawet do 105 cm, a ten najniżej osadzony strąg średnio to dół strąga jest powyżej 10 cm, a samo osadzenie jest powyżej 13. Czyli to, co podajecie Wy, co podaje hodowca, doskonale się sprawdza. Ale co też jest bardzo ważne, powiedziałeś, że soja, ta odmiana doskonale sobie radzi z suszą, ten jej wigor początkowy, tak? I możemy my to samo potwierdzić, patrząc po tym roku też obserwacji, kiedy mieliśmy tą chłodną wiosnę, kiedy zaczynaliśmy siewy samym początkiem maja, powiedzmy do 6, 7, a później przyszło to chłodzenie, ze swojej strony oceniam tą odmianę jako jedną z najlepszym tym wigorem. Te chłody tej odmianie najmniej zaszkodziły. Ba, z drugiej strony rośliny bardzo szybko wiązały bakterie bodawkowe. To, co jest też bardzo ważne, co w konsekwencji przełożyło się na efekt finalny. Jaki będzie plon tutaj dziś zobaczymy. Może uda nam się to też zmierzyć, ale kolejna kwestia, jeśli chodzi o tą odmianę, to właśnie dobór nawet na te nieco słabsze stanowiska. Nie mówimy tu o słabych glebach, o 5-6 klasie, bo generalnie przy słabych warunkach pogodowych to nie są stanowiska pod soję, ale tutaj pokazujemy, że odmiana ma mimo wszystko ten lepszy wigor początkowy, tak? Tak jest. Co jest bardzo ważne. No i to, co mówisz, powiedziałeś białko. Soja w badaniach coborowskich, jeśli chodzi o poziom białka, jest na poziomie 103% wzorca, tak? To też jest bardzo ważne w samej perspektywie sprzedaży późniejszych płodów rolnych, bo jak Państwo wiedzą, coraz więcej soi też jest przetwarzane przez przemysł spożywczy i tutaj firmy oczekują mimo wszystko tych odmian z większą zawartością białka, więc to też potwierdza same walory tej odmiany. I cóż, z mojej strony chyba to wszystko, tak? MTZ jeszcze, zapomniałem MTZ-cie podpytać. MTZ 195 gramów. To nie jest najgrubniejszy, najgrubsza, ale to też jest dodatkowa cecha, że te odmiany właśnie nieco niższym MTZ-em w warunkach suszy dużo lepiej sobie radzą, tak? I stąd ta odmiana Wojtek wydaje nam się, że będzie bardzo stabilna. Zresztą tu pokazują poprzednie lata, doświadczenia i wasze, nasze doświadczenia coborowskie, że odmiana Wojtek jest to chyba bardzo dobra propozycja na najbliższy sezon. Tak jest, zgadzam się. Z mojej strony bardzo dziękuję. Dzięki. Dziękuję też właśnie Radek za pomoc w obejrzeniu naszej plantacji soi. I cóż, zachęcam Państwa do oglądania, do śledzenia nas na Facebook. Tam też będziemy pokazywali zbiory, będziemy pokazywali plony. Komentujcie, lajkujcie. Do zobaczenia. Wszystkiego najlepszego. Cześć.